Zapraszam na warsztaty muzyki tradycyjnej z Polski Centralnej. Będziemy poznawać różnorodne style muzyczne, wybitnych wiejskich muzykantów i tajemnice wspólnego grania w kapeli. Grając na skrzypcach, harmonii i innych instrumentach, podążać będziemy za słowami wyrywasów, uważnie słuchać bębna i basu. Spotkajmy się w sieci Mazurka. Janusz Prusinowski. Dzień dobry. Jan Ciarkowski, legendarny skrzypek z Rdzowa, miał zupełnie inny styl grania niż kajocy. On się nie czuł kajokiem, grał po prostu innym kolorem, innym sposobem zdobienia, więc specjalnie wybrałem kajocki, najbardziej flagowy ober, tak zwany bąk, od nazwy ptaka, żeby sprawdzić i zobaczyć, jak rozumie go, jak adaptuje go do swojego stylu Jan Ciarkowski. A Jan Ciarkowski był jednym z absolutnie pierwszoligowych muzykantów swojego czasu, swojej epoki. W ogóle niezwykła historia jest, jak ja do Jana Ciarkowskiego trafiłem. Po prostu przyjeżdżałem do Piotra Gacy, również mieszkającego w Rdzowie, i pewnego dnia mówi Piotr: wiesz co, jutro to my pojedziemy do Janka Ciarkowskiego, to sobie razem z nim pogramy. To jest bardzo dobry muzykant. Ja lubię z nim grywać, bo w pewnym wieku zaczęli się ze sobą kolegować, przyjaźnić, sąsiadować. To zresztą niezwykłe, że w jednej małej wiosce dwóch mistrzów mieszkało właściwie dwie uliczki. I ten dzień też był bardzo niezwykły, kiedy trafiłem do Jana Ciarkowskiego, bo trochę nie miałem śmiałości prosić o nocleg u Piotra Gacy. Samochodem pojechałem do sąsiedniego lasu, rozłożyłem siedzenia, zasnąłem, obudziły mnie ptaki rano, bo to był maj. I to taki koncert naprawdę na cały regulator. Śpiewały te ptaki, śpiewały, słuchałem, było pięknie i już nie chciałem dłużej czekać. Przed ósmą już dojechałem do Piotra. On mówi: to jedziemy do Janka Ciarkowskiego. To spotkanie, to ich granie wtedy było jednym z największych muzycznych moich doznań. Jak oni ze sobą przegrywali się, wymieniali się kawałkami, grali swoje wersje, a ja to zagram tak, a tego to ja zagram tak, a my to graliśmy tak. A Latos, czyli taki harmonista bardzo słynny, z którym grał Ciarkowski, to grał to tak, tutaj przeciągał w ten sposób, tutaj przeciągał w ten sposób. Ja to wtedy nagrałem, ale tylko audio. Natomiast wersję z obrazem, wersję filmową nagrywał Andrzej Bieńkowski, stąd mamy nagranie z muzyki odnalezionej. Posłuchajmy, jak Jan Ciarkowski przypomina sobie, jak tego bąka grać. I to nie był jego ulubiony kawałek, natomiast sposób układania melodii, zdobienia tej melodii jest bardzo niezwykły. Aż boję się do tego podejść. Thank you.
jak pierwszy raz usłyszałem tego Bąka, nie byłem w stanie wyłapać powtarzalnej frazy i tego, jak one się układają, gdzie się zaczyna melodia. Znałem przyśpiewkę o rdzuchowskich łąkach i widziałem ja Bąka, a Bąka, da Bąka, da 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 da. Bo wszyscy ją śpiewali, ale żeby tak zagrać, nie słyszałem ani wcześniej, ani później. Spróbujmy posłuchać fragmentu w zwolnionym tempie. Może wyłapiemy jakieś właściwości tej frazy. Nie stroją mu trochę te skrzypce, trochę się krzywi, bo widocznie nie zdążył nastroić. Te struny są prawie cały ton wyżej. Natomiast dla mnie ta muzyka była właściwie tym samym światem, tym samym językiem, jak te ptaki chwilę wcześniej rano, porozumiewające się w swoich ptasich językach. Tak zabrzmiał dla mnie ten kawałek i właściwie wszystkie inne, które grał i Piotr, i Jan na przemian, a my słuchaliśmy z otwartymi ustami. Ja przeniosę sobie tą melodię strunę niżej, czyli nie będę grał od struny A, tylko zacznę od struny D, po to, żebym mógł też ją zanucić. Inaczej nie będę w stanie sobie poradzić z detalami tej melodii, samym głosem. Spróbujmy zagrać i zaśpiewać pierwszą część na niższych strunach, tak żeby kawałek po kawałku zbudować jakiś schemat wspólnego grania za jakiś czas. Tutaj charakterystyczny taki odpoczynek w oberze bąk jest na a bąka, a bąka, a bąka, a bąka. Można zacząć pierwszą frazę, drugą frazę. Tutaj niekoniecznie przydatny jest weksel. Właściwie jest niekonieczny dzięki temu. Pierwsza fraza. Śpiewam i gram. A wy spróbujcie ze mną. To jest wersja na krótko, że tutaj króciutko ciągniemy na górze ten dźwięk. Druga fraza pierwszej części. Pewnie zastanawiacie się, jak to się układa w rytmie. Układa się tak. Pierwsza fraza. Aj da 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 mi ta da na, ta i da 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 na, ta da da na. Mieści się. Wydawałoby się, że tam się nie mieści, a się jednak mieści. Jeszcze raz. I aj da 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 mi ta da na, ta i da 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 na, ta da da na, ta i da 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 mi ta da na, ta i da 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 na, ta da da na. Mieści się też druga. Aj da da mi na, ta da da na. Stroją skrzypce, po prostu gram takie dźwięki. Których nie ma na klawiaturze. Nie znajdziecie tego ani w F, ani w Fis. Jest to gdzieś pomiędzy. Pierwsza i druga fraza pierwszej części na przemian. Powoli, razem.
Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Możecie sobie wystukać też ten rytm. Ja tego teraz nie będę robił, bo byśmy się nigdy nie przebili przez tego bunka. Zwróćcie uwagę na taki lament, który wydobywa się tutaj z pomocą małego paluszka. Używa go też Jan Ciarkowski w różnych innych dźwiękach, ale szczególnie w tym go słychać. Zobaczcie. Pora na drugą część. Z licznych wariantów, które u Jana Ciarkowskiego słyszałem, wybiorę trzy. Trudno mi się będzie utrzymać w dyscyplinie, żeby nie wrzucić jakiegoś innego, ale postaram się trzymać właśnie tych trzech fragmentów melodii. Pierwsza wersja. Jeszcze raz. I z rytmem bum cyk cyk bum cyk cyk. Druga fraza drugiej części. Z rytmem. Pierwsza i druga, czy mi się uda? Bum cyk cyk bum cyk cyk. I ostatnia. Spróbujmy zagrać pierwszą i drugą część. Ułożyć to w jakąś konstrukcję. W pierwszej znamy dwa warianty, w drugiej też dwa. Bum cyk cyk bum cyk cyk. A bum ka, a bum ka, a bum ka, a bum ka. Thank you.
się stanie, jak przeniesiemy tą melodię na wyższe struny, tak jak gra się normalnie, żeby to daleko niosło. Pora, żeby zaprosić bębnistę i basistkę, żebyśmy zagrali raz na dole i raz na górze. Witam basistkę Kaję i bębnistę Gabrysia. Spróbujemy zagrać to z basami i z bębenkiem. Na basach Kaja zagra na dwa sposoby. Na ten, który już znacie jako podstawowy. Oraz na ten, na dwa ruchy, nazywany przez nas szóstką. Natomiast zabębni takim sposobem bębnienia, gdzie skóra cały czas daje dodatkowy, stały dźwięk, taki burdon, takie bum, 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 dodając do tego cyk, cyk. Pokażesz, Gabryś? Posłuchajcie, jak brzmi sama sekcja. Zagramy teraz w miarę możliwości regularnie, to znaczy ja spróbuję nie wrzucać zbyt wielu wariantów, których nie pokazywałem wcześniej. Jakbym jakiś wrzucił, to się nie przejmujcie, po prostu posłuchajcie, zwolnijcie, puśćcie jeszcze raz i będziemy mieli zapas wariantów do zagrania, kiedy się już spotkamy, co mam nadzieję nastąpi. To co, gramy. Zaczyna sekcja, a my wchodzimy z bąkiem od jakiegoś mojego znaku. I...
Dziękujemy bardzo. Kaja, Gabryś, Janusz Prusinowscy. Dziękujemy za cały spędzony z nami czas na warsztatach w sieci Mazurka, na wszystkich tych historiach, opowieściach i przy kolejnych melodiach. Mam nadzieję, że zachęciło Was to do poznawania kolejnych nagrań, kolejnych muzykantów, kolejnych postaci i że wniosło jakieś światło w inspiracji do Waszych własnych eksperymentów. Mam nadzieję, że te warsztaty były dla Was fajne. Dla mnie były wielkim przeżyciem, dużym wyzwaniem i wielką przyjemnością. I do spotkania, i w realu, i w wirtualu.